Przed nami scena balkonowa tutaj w Lublinie, w redakcji Kuriera Lubelskiego, ale zanim to nastąpi, łączymy się z Karpaczem, gdzie jest Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukaszu. I tego balkonu bardzo wam zazdroszczę. Dzień dobry państwu. My gnieździmy się w kazamatach nie najładniejszego hotelu Gołębiewski w Karpaczu, bo tutaj odbywa się 30. forum ekonomiczne. Trochę forum, które szuka swojej treści. Niby treść jest prosta. Była pandemia, trzeba znaleźć na nią odpowiedź, ale trudno ją na sesjach plenarnych jeszcze odnaleźć. Dużo pada słów w tych słowach. Wydaje się, że nie jest dużo treści. Mówi się o zmianie zarządzania, mówi się o tym, że świat po COVID-zie musi być inny, że trzeba znaleźć nowe drogi rozwoju gospodarczego, społecznego, politycznego, że pandemia to szansa, jak każdy kryzys, i tego typu zdania złożone z słów się formułuje, ale co one znaczą i jaki jest ich, jakie może być ich przełożenie na rzeczywistość, to trudno jak na razie z forum ekonomicznego się dowiedzieć. Nawet w tle tych głównych rozważań i odmieniania przez wszystkie przypadki słowa pandemia i słowa SARS-CoV-2 jest także pewien element na forum ekonomicznym tak zwanych informacji czy newsów. Kiedyś tego typu miejsca były dobrą okazją do tego, aby przedstawić jakiekolwiek nowe przedsięwzięcia, nowe pomysły, aby zaprezentować w miejscu, gdzie są politycy, przedsiębiorcy, ale też dziennikarze, media liczne zgromadzone, jakieś ważne decyzje. Teraz takich decyzji tutaj w Karpaczu jak na lekarstwo. Jedna może się urodziła z KGHM-u, to został uznany za najlepszą firmę tutaj wczoraj w Karpaczu. Patrzył, rzeczywiście wyniki finansowe KGHM-u są bardzo dobre. Ile tu zasługi zarządzania, a ile dobrej sytuacji, czy nawet hossy na rynku surowców, to już odpowiedź pozostawiam dla państwa do rozwagi. Ale prezes KGHM-u, prezes Chrudziński, powiedział, że ta spółka dołączy się do budowy małych reaktorów jądrowych. To jest spór, który toczy się w polskim rządzie od jakiegoś czasu, jak rozwijać energetykę, czy budować wielkie bloki jądrowe, jak chciałby chociażby minister Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, czy może, jak chcą inni, jak chcą politycy z otoczenia Jacka Sasina, wicepremiera, ministra aktywów państwowych, raczej iść w tą nową technologię małych reaktorów jądrowych. Wydaje się, że ta druga opcja rozwoju energetyki zdobywa coraz większych sympatyków i może nigdy nie powstanie w Polsce wielka elektrownia jądrowa, ale eksperci mówią, że jedno drugiego nie wyklucza. Jeszcze ta energetyka jest tutaj ciekawa. Do tego mamy jeszcze skandal w Karpaczu. Na konferencję dostał się agent KGB białoruskiego, pan Weskreseński, który przesłuchiwał chociażby opozycjonistów białoruskich, którzy dość licznie się w Karpaczu stawili z kolei, i to powoduje pewien zgrzyt dyplomatyczny, a nawet polityczny. Natomiast jeżeli chodzi o sam nastrój, to czuć takie wyczekiwanie, czuć taki moment pewnej braku decyzyjności. Wszyscy na coś czekają, wszyscy są niepewni, prawie wszyscy nie wiedzą, co przyniesie jutro i politycznie, i gospodarczo. Czy będzie lockdown, nie będzie lockdownu, więc to jest forum jubileuszowe, 30, ale forum pod wieloma znakami zapytania i mało jest na te znaków zapytania konkretnych, jasnych odpowiedzi. To może jeszcze z tych paneli wyłówmy jedną grupę tematyczną, bo forum się ekonomiczne grupuje w kilka bloków tematycznych. Od dłuższego czasu jest także na forum ekonomicznym forum Europa Karpat. To jest format, który stworzył były marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Tutaj też Europa Środkowa, Europa, która się gdzieś to wokół Karpat organizuje, musi odpowiedzieć na parę pytań, chociażby na pytania związane ze zmianą w Waszyngtonie, ze zmianą nastawienia Białego Domu do projektu Trójmorza, do samoorganizacji i próby samostanowienia regionu Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej. Jak na takie pytania wczoraj odpowiadał marszałek Marek Kuchciński. Posłuchajmy.
Mam nadzieję, że posłuchamy, mam nadzieję, że usłyszymy. Ja tego nie słyszę, nie wiem, czy... To słucham, panie przewodniczący, a kwestia Trójmorza i zmiany w Waszyngtonie. Na ile jest tak, że teraz to będzie kłopot dla projektu Trójmorza, tego finansowego, tego politycznego? Joe Biden zdaje się zostawiać ten region trochę na pastwę losu, tak powiedzmy, Berlina. To zawsze było wyzwanie i świadomość, że być może takie momenty nastąpią, że będziemy musieli liczyć na przetrwanie, opierać się na własnej sile i na własnej współpracy. I stąd takie intensywne działania, żeby także w wymiarze parlamentarnym rozwijać współpracę. I z tego powodu jestem umiarkowanym optymistą. Jakie jest pana marszałka zdanie o tym, czy oni są gotowi, czy nie tylko Polska, ale też właśnie Estonia, Węgry, Słowacja, Chorwacja są mentalnie gotowe do tego, aby być podmiotowymi graczami na arenie europejskiej? Ja myślę, że tak. W różnym stopniu, ale to rzeczywiście pan podał dobry przykład. Państwa bałtyckie wyróżniają się ambitnymi planami, wizją przyszłości, taką bardzo dobrze sformułowaną, podobnie jak Grupa Wyszehradzka, stąd tak łatwo nam przychodzi współpracować. Ale myślę, że we wszystkich państwach rośnie przekonanie, także w parlamentach tych państw, bez względu na to, kto rządzi, czy lewica, czy prawica, z grubsza mówiąc, rośnie przekonanie o potrzebie współpracy z sąsiadami, że to daje lepsze efekty, aniżeli być jakimś dodatkiem do wielkiego państwa, czy na wschód, czy ze wschodu, czy z zachodu. A również pamiętajmy o tym, że Chiny są potęgą bardzo mocno interesującą się Europą Środkową i nie zawsze musimy patrzeć na te kwestie jako zagrożenie, prawda? Trzeba roztropnie, pragmatycznie chodzić po ziemi. Powiedział dla Radia Wnet Marek Uściński, były marszałek Sejmu, obecnie przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Jeżeli przy Europie Karpat jesteśmy dzisiaj gościem, forum będzie Wacław Klaus, były prezydent Republiki Czech. Jeżeli chodzi o dzisiejszy program w Karpaczu, to trochę tematów związanych z Polskim Ładem, ale chyba jeśli chodzi o szczegóły, o to, o czym pisze prasa, że ten program się zmieni, to pewnie trzeba będzie poczekać do czwartku, wtedy na forum pojawi się premier Mateusz Morawiecki, a dzisiaj politycznym bohaterem dnia zdaje się ma być Szymon Hołownia, który ma specjalne wystąpienie, specjalną galę, żeby zaprezentować swój pomysł na rozwój Polski, na rozwój polskiej sceny politycznej, a dzisiejszy dzień rozpocznie się od sesji plenarnej, gdzie moderatorem będzie Michał Karnowski, a zaproszeni goście, chociażby Władimir Hrojcman, były premier Ukrainy w latach 2016-2019, odpowie na pytanie, jakie są wyzwania epoki po-covidowej. To tyle z Karpacza, Łukasz Jankowski. Łukasz Jankowski pozostaje w Karpaczu, a my kontynuujemy poranek.